W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zegarek, który z jednej strony strasznie mi się podoba, ale z drugiej wywołuje we mnie złość. Zapraszam Was na nowy odcinek TikTok. Zaczynajmy! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Krzysiek Kumeniuk, a jeżeli Wy jesteście tutaj po raz pierwszy i chcecie wiedzieć o zegarkach jeszcze więcej, zasubskrybujcie ten kanał oraz kliknijcie w dzwonek, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Przy okazji chciałbym zaprosić Was na mój drugi kanał, który kilka tygodni temu został reaktywowany i obecnie czeka na chwilę wytchnienia po to, by opublikować na nim pierwszą serię podróżniczą w moim życiu. Link do kanału zostawiam Wam w opisie i serdecznie zapraszam do jego subskrybowania, szczególnie tych z Was, którzy chcieliby zobaczyć mnie także w innych odsłonach. Z góry wielkie dzięki za wszystkie suby, a tymczasem przejdźmy już do odcinka. Do grona mikrobrandów, których zegarki doczekały się recenzji na kanale TikTok, z dniem dzisiejszym dołącza Spinnaker, jeden z ciekawszych i bardziej wyrazistych graczy na rynku zegarków sportowych. Właścicielem marki jest spółka Dartmouth Brands, a więc ten sam podmiot, do którego należą inne popularne firmy, takie jak Enshow czy Avi8. Sam Dartmouth jest z kolei własnością Nothana Tolani, przedsiębiorcy brytyjskiego pochodzenia, który w wieku 22 lat wyemigrował z Pakistanu do Hongkongu i dzisiaj stoi na czele kilku spółek, między innymi Solar Time, czyli rzeczywistego producenta Spinnakera i innych marek skupionych w Dartmouth. Brzmi to dosyć skomplikowanie, ale wystarczy wiedzieć tylko tyle, że Spinnaker to marka powstała w Hongkongu, przeznaczona dla miłośników żeglarstwa i nurkowania. Przez blisko 4 lata istnienia brandu w jego ofercie pojawiło się sporo interesujących zegarków, ale na potrzeby tej recenzji wybrałem dla Was jeden z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej charakterystycznych egzemplarzy Spinnakera, czyli model Bradner. Kilka miesięcy temu otrzymałem maila od Spinnakera z pytaniem, czy nie chciałbym zaprezentować Wam któregoś z zegarków z ich portfolio i bez wahania wybrałem właśnie ten model, bo byłem go niesamowicie ciekawy, tym bardziej, że posiadam bardzo podobnego Divera Dunhenry 1980 i kusiło mnie porównanie go z zegarkiem Spinnakera. Bradner to zegarek w stylu super kompresor, inspirowany stylem vintage i będący hołdem dla nieżyjącego od 11 lat fizyka i pioniera nurkowania Hugh Bradnera, wynalazcy ubrania z pianki neoprenowej używanego w sportach wodnych, które zrewolucjonizowało nurkowanie i przyniosło mu międzynarodową sławę. Bradnery na rynku dostępne są od jakiegoś czasu, ale do tej pory linia doczekała się 3 update'ów, a zegarek z dzisiejszej recenzji jest najnowszym z nich. Zmieńmy zatem ustawienie kamery i sprawdźmy, czym zaskoczy nas zegarek Spinnakera. Oto i ona, najnowsza odsłona Bradnera, zegarka w stylu vintage o nieprzeciętnej urodzie, ale zanim przejdziemy do aspektów wizualnych, zacznijmy standardowo od wymiarów koperty. Stalowa obudowa Bradnera ma 42 mm średnicy, 50 mm długości, grubość zegarka to aż 15 mm, natomiast szerokość paska, czy w tym przypadku bransolety, to 20 mm. Recenzja jeszcze na dobre się nie zaczęła, a my dotarliśmy już do największej wady tego Spinnakera, którą jest koperta zegarka. Wygodna, jeśli mamy na myśli jej średnicę, bo 42 mm to całkiem dobry kompromis, ale grubość zegarka to już moim zdaniem zbyt wiele. Nie można co prawda powiedzieć, że Bradner to zegarek niewygodny, bo tak nie jest i przejdę do tego w dalszej części tej recenzji, ale 15 mm wysokości to już bardzo dużo i moim zdaniem wymiar ten negatywnie wpływa na proporcje całego divera, a szkoda, bo automatyczny mechanizm Seiko nie jest wcale przesadnie gruby i spokojnie można było zaoszczędzić ten milimetr czy dwa, tym bardziej, że jest to kolejna, ulepszona wersja tego zegarka, a tymczasem grubość Bradnera zamiast się zmniejszać, z każdą kolejną edycją wzrasta. Wszystkiemu winna jest konstrukcja samej koperty, ponieważ składa się z kilku wizualnie połączonych ze sobą części, tworzących tę grubą bryłę i pomimo skromnej średnicy, zegarek jest zwyczajnie bardzo wysoki i tak też nosi się na nadgarstku, a dodatkowo wrażenie to potęguje niezwykle gruba luneta i bardzo delikatnie wypukłe szkiełko. Na szczęście koperta broni się bardzo dobrą jakością wykonania. Wszystkie powierzchnie zostały poddane szczotkowaniu, a jedynymi polerowanymi elementami zegarka są dwie umieszczone po prawej stronie koperty koronki, ułożone w charakterystyczny dla superkompresorów sposób. Do samych koronek nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, a posługiwanie się nimi w okresie testowania tego zegarka nigdy nie sprawiło mi większych problemów. Wodoszczelność Bradnera określono na nietypową wartość 180 m, a wnętrza zegarka przed niszczą
czyszczącym działaniem wody, oprócz koronek, broni zakręcany, acz przeszklony dekiel, na którym standardowo umieszczono najważniejsze informacje o Bradnerze, czyli rodzaj mechanizmu, materiał wykonania, klasę wodoszczelności, materiał wykonania szkiełka, a także numer referencyjny. A skoro już o szkiełku mowa, mamy tutaj zaokrąglony na brzegach szafir z dodaną powłoką antyrefleksyjną w kolorze niebieskim, dzięki której odczytywanie wskazań na tarczy możliwe jest nawet w utrudnionych warunkach. Niestety na tym kończą się zalety samego szkiełka, bo jednym z największych minusów tego zegarka jest właśnie zastosowany szafir, a będąc bardzo dokładnym, jego wypukłość, która powoduje, że podziałki wewnętrznego bezela są bardzo wyraźnie zniekształcone, co dla wielu osób, w tym mnie, jest dosyć rozczarowujące i zaliczane jako minus. Zniekształcenia może i są widowiskowe, a także przyciągają wzrok, ale w zegarkach typu Diver, w których czytelność jest jednym z najważniejszych kryteriów, takie sytuacje moim zdaniem nie powinny mieć miejsca. Bezpośrednio pod szkiełkiem znajdziemy czarny, matowy, obrotowy wewnętrzny bezel obsługiwany przy pomocy górnej koronki, a poszczególne podziałki wypełniono świecącą w ciemności lumą Swiss Superluminowa. Podobnie jak w przypadku Dunhenry 1970, na 12 mamy trójkąt, każde 10 minut oznaczono cyframi arabskimi, 5-minutowe odcinki wyróżniono prostokątnymi markerami, a pojedyncze minuty, tym razem już bez lumy, zaznaczono w postaci kropek. O zniekształceniach już mówiłem, dlatego nimi się już nie zajmujemy. Praca bezela jest bardzo płynna, ale moim zdaniem przydałoby mu się nieco więcej oporu, bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie korzystania z niego w sposób, do którego został stworzony. W końcu bezel w diverze jest narzędziem do odmierzania czasu pod wodą, dlatego raczej nie zaufałbym bezelowi w spinnakerze nawet podczas gotowania makaronu, bo nie trzeba w ogóle dotykać koronki, żeby pierścień bezela samoistnie zmienił swoje położenie. Cóż, nie jest to dyskwalifikująca wada, ale trzeba o niej wspomnieć. Oprócz ruchomego pierścienia na samej tarczy znajduje się też inny pierścień, tym razem umieszczony już na stałe i pełniący rolę 60-minutowej podziałki, dokładnie tak jak w Dunhenrym. Pomysł dobry i sprawdzony, jednak samo wykonanie już mniej, bo nie mam pojęcia, kto wpadł na pomysł, żeby na ciemnoszarym tle umieszczać czarne nadruki. Sam pierścień wygląda ok, ale jeśli chodzi o praktyczność, nie ma on zbyt dużego sensu przez wspomnianą wcześniej kiepską czytelność. Dużo lepiej jest już na samej tarczy, bo w najnowszej odsłonie Bradnera tarcze nie są już gładkie i wykończone szlifem słonecznym. Cyferblat jest za to chropowaty i przechodzi z szaro-zielonego w centralnej części do ciemno-zielonego na krawędziach. Trudno mi nazwać te kolory, ale myślę, że w tym świetle są dosyć wiernie odwzorowane. Na powierzchni tarczy znajdziemy stylizowane srebrne logo spinnakera w górnej części, a także biały napis Automatic oraz pomarańczowy 600 stóp łamane na 180 metrów i chodzi tutaj oczywiście o wodoszczelność. Indeksy to nakładane kwadraty co każde 5 minut oraz prostokąty na 6, 9 i 12, natomiast w miejscu indeksu na godzinie 3 znajduje się obrysowane białą ramką okno datownika. Wykończenie indeksów jest bardzo dobre, zadbano tutaj o wszystkie szczegóły, a widoczność w ciemnościach ułatwiona jest dzięki zastosowaniu Swiss Superluminowy, dokładnie tej samej, którą pokryto indeksy wewnętrznego bezela. Ostatnim świecącym w ciemności elementem tarczy Bradnera są oczywiście jego wskazówki, delikatnie zwężana minutowa, a także bardzo nietypowa i charakterystyczna dla spinnakera wskazówka godzinowa, obficie wypełniona luminową. Dopełnieniem wskazówkowego zespołu jest sekundnik z umieszczonym niedaleko końcówki i obramowanym na pomarańczowo kółkiem z odrobiną lumy. Wszystkie wskazówki są szczotkowane w bardzo charakterystyczny sposób i nie przypadną do gustu każdemu. Ja również mam z nimi mały problem, bo są dla mnie tak samo ciekawe, jak irytujące i sam nie mam sprecyzowanego zdania na ich temat, więc ocenę pozostawiam Wam. Całościowo jednak tarcza jest najmocniejszym elementem Bradnera i trzeba przyznać, że pomimo licznych wad i moim zdaniem niezbyt trafionego doboru konkretnych elementów, całość prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, nawet jak na tę półkę cenową. Zegarek napędza sprawdzony i znany wszem i wobec japoński automat Seiko NH35, który akurat w moim przypadku chodził zadziwiająco dokładnie, a jego precyzja oscylowała mniej więcej w okolicach plus minus 8 sekund na dobę.
Werku użyskowany jest 24 kamieniami, zapewnia około 41 godzin rezerwy chodu i pracuje z częstotliwością 21 600 wachnięć na godzinę. Dodatkowo wyposażono go w opcję stop sekundy oraz możliwość dokręcania koronką. Wachnik oczywiście też nakręca zegarek, kręcąc się w obie strony, co jest zdecydowanym plusem. Spinnaker zadbał jednak o autorskie wykończenie mechanizmu i wyposażył go w customowy wachnik w kolorze czarnym, ozdobiony dodatkowo grafiką oraz logiem firmy. Moim zdaniem to duży plus, bo takie smaczki to zawsze przyjemny akcent i dodatkowy atut. Na koniec została nam bransoleta, która także jest nowością w linii Bradner. Mamy tutaj do czynienia z charakterystyczną i mocno kojarzoną z kultowymi diverami Doxa Sub, stalową bransoletą z ogniwami w kształcie ziarenek ryżu z angielskiego Beads of Rice. I faktycznie trochę czuć tę ryżowość, szczególnie po dokładniejszym zapoznaniu się z zapięciem, które sprawia wrażenie nieco taniego. Bransoleta jest złożona z pełnych ogniw, szczotkowanych zewnętrznych oraz polerowanych wewnętrznych i wyposażono ją w klasyczne, sygnowane logiem Spinnakera zapięcie na zatrzask, dodatkowo zabezpieczone przed przypadkowym odpięciem. Zapięcie posiada 3 stopnie mikroregulacji, a dodatkowym smaczkiem jest przedłużenie na piankę do nurkowania, które może się przydać w konkretnych sytuacjach. Przedłużenie zamykane jest na zatrzask, podobnie jak klamra. Sama bransoleta, choć trochę szeleszcząca, jest dobrze zbudowana i jak na tę klasę cenową prezentuje się całkiem nieźle. Szczególnie te wewnętrzne polerowane ogniwa są naprawdę bardzo interesujące i nadają zegarkowi takiego vintage'owego charakteru. Nie mam jednak dobrych wiadomości dla posiadaczy poprzednich wersji Bradnera. Nowa bransoleta nie jest kompatybilna z kopertami starszych edycji, dlatego jeśli ktoś z Was planuje dokupienie samej bransolety, to jasne, może to zrobić, ale otwory w uszach nowego Spinnakera są umieszczone nieco bliżej niż w wersjach z paskiem. Na koniec szybkie spojrzenie na zegarek w ciemności. Jak widać, luma świeci naprawdę mocno i nie ma żadnych problemów z prawidłowym odczytem wskazań zegarka nawet w słabo oświetlonych miejscach. Tak natomiast zegarek prezentuje się na moim 17-centymetrowym nadgarstku. Średnica jest jak najbardziej na plus, ale grubość zegarka na moim przegubie jest zdecydowanie za duża i na pozór prawidłowe proporcje giną gdzieś po założeniu na nadgarstek. 1-2 mm różnicy i Bradner wyglądałby kompletnie inaczej, dlatego polecam go mimo wszystko osobom z nieco bardziej pokaźnym nadgarstkiem od mojego. Ocencie zresztą sami, moje zdanie już znacie. Okej, podsumowując, Spinnaker Bradner to zegarek, który lubię i nienawidzę jednocześnie. Na plus zdecydowanie zasługuje jego wygląd, mamy tutaj bowiem klasyczny superkompresor w nowoczesnym wydaniu, świetnie zaprojektowaną tarczę z oryginalnymi i niespotykanymi nigdzie indziej elementami, do tego niezłą bransoletę rodem z końcówki lat 60. minionego wieku. Zegarek dobrze prezentuje się też z punktu widzenia specyfikacji. Szafir na froncie, 180 metrów wodoszczelności, Swiss Super Luminowa, automatyczny mechanizm Seiko z dokręcaniem i stop sekundą, a to wszystko w stali 316L. Również dobrze prezentuje się cena Bradnera, bo wersja na bransolecie, dokładnie ta wersja, kosztuje $370, czyli około 1400 zł, więc całkiem okej. Niestety większość plusów równoważonych jest przez sporo cech negatywnych, o których słyszeliście w szczegółowej recenzji. Zegarek jest zdecydowanie zbyt gruby i w połączeniu z 42 mm kopertą oraz bardzo delikatnie wypukłym szkiełkiem, na niewielkim nadgarstku prezentuje się niezbyt dobrze. Jeśli dodamy do tego niewielki opór wewnętrznego bezela, kiepski projekt samej koperty, a w szczególności lunety, średnio czytelną tarczę w tej wersji kolorystycznej i zniekształcenia spowodowane nietypowym zakrzywieniem szkiełka, możemy dojść do wniosku, że gdyby nie te rzeczy, moglibyśmy mieć tutaj pogromce kompresora Dana Henry'ego. Tutaj jest szafir, bransoleta, zdobiony mechanizm, bardzo dobra luma, w Danie Henrym tego nie ma. A tak, mamy grubaska, który pomimo tego, że prezentuje się naprawdę dobrze, zarówno w kontekście specyfikacji, jak i wyglądu, ma na swoim koncie kilka wad. Jedni je wybaczą i zdecydują się na którąś z wersji, innych nie będzie stać na tego typu kompromisy. Wszystko to kwestia gustu.
Mam nadzieję, że moja recenzja Spinnakera Bradner w najnowszej wersji na bransolecie przypadła Wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, jak się podobało. Oczywiście możecie robić to poniżej. Pamiętajcie o łapkach w górę pod tym odcinkiem oraz subskrybowaniu mojego kanału, żeby mogło być nas jeszcze więcej. Jak zawsze dziękuję także patronom TikTok, których wsparcie jest naprawdę nieocenione i dzięki którym odcinki mojego programu mogą w ogóle powstawać. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. A jeśli Wy również chcielibyście dołączyć do grona patronów, klikajcie w opis i znajdźcie odpowiedni próg dla siebie. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, za poświęcony czas i korzystając z okazji, że mam jeszcze chwilę, chciałbym życzyć Wam wspaniałego, nowego 2020 roku. Niech będzie dla Was najwspanialszym rokiem w życiu. Tego życzę sobie, Wam. I cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w kolejnych odcinkach TikTok na tym kanale. Do zobaczenia!